szkoły podstawowej nr 3. Przyznaliśmy również do środków powierzonych 30 tysięcy złotych na wymianę okien w sali gimnastycznej. To jest bardzo mała sala gimnastyczna, także ta kwota wystarczyłaby na kompleksową właśnie wymianę okien. Natomiast pani dyrektor otrzymała pieniądze ze SKOS-u na remont elewacji frontowej, wymianę stolarki okiennej i zwróciła się do nas z pismem z prośbą o to, żeby te przyznane pieniądze zamiast na wymianę stolarki okiennej przeznaczyć na no, dołożenie do tego remontu elewacji frontowej i wymiany stolarki okiennej. Właściwie nie wiem jaki, bo będzie to etapowane, prawda? Te pieniądze, które otrzymała ze SKOS-u, nie wystarczą na wykonanie i elewacji, i stolarki. Nie wiem jaki będzie pierwszy etap, czy stolarka. Raczej by to wskazywało wszystko na to, że tak logicznie myśląc, że powinno się najpierw wymienić okna, a później remontować elewację. Tym bardziej, że jest to budynek zabytkowy. Komisja przychyliła się do prośby pani dyrektor i stąd opracowała taki projekt. Aha, jeszcze mam tylko pytanie do pana Chinowskiego. Ponieważ pani dyrektor dzwoniła do mnie już jak ten projekt uchwały się pojawił i twierdziła, że my nie powinniśmy tutaj w tym projekcie uchwały używać wyrazu inwestycja. Natomiast ja właśnie nie rozumiem tego, bo zmienialiśmy dwa razy uchwałę, dodając wyraz inwestycja, a teraz okazuje się, że będziemy wykreślać ten wyraz inwestycja tylko w podstawówce numer 3, tak? A pozostałe zostają? Przynajmniej mi powiedziała, że tak, że nie skoordynuje się to jakby w czasie, to znaczy inwestycja musi potrwać trochę w zero, zanim stwierdzą, że to jest inwestycja i nie i po prostu nie, a wszystkie pieniądze ze SKOS-u, które są przekazane, są na paragrafie remontowym. I teraz w zasadzie to jest taki kontekst. Znaczy przynajmniej jakieś 2 miesiące czasu jest potrzeba na to, żeby ZEO przygotowało przetargową inwestycję. Tak, no takie pismo właśnie przyszło, widziałam go dzisiaj, jeszcze na komisji nie omawialiśmy, bo będziemy mieć dopiero następną komisję. To co pan mówi, że 2 miesiące są potrzebne na to, żeby tam zmienić to w budżecie miasta. Natomiast tutaj no zmienimy, ja się nie upieram, prawda, jeżeli jest taka potrzeba, tylko myślę tak dalej, szerzej, prawda, co z tymi pozostałymi zadaniami, bo my prawie przy każdym zadaniu edukacyjnym mamy wyraz inwestycja, zgodnie z tym, co pan kazał zrobić. Znaczy, to jest jakby zalecenie odgórne też i taka propozycja pani, która się zajmuje inwestycjami w ZEO, więc ja dlatego tak ten temat poruszyłem. Ja nawet w trakcie spotkania przewodniczących ten temat poruszyłem i później dostaliśmy odpowiedź, że powinniśmy takie w odpowiedzi dostaliśmy właśnie protokół z konwentu i tam był właśnie zapis, że powinniśmy najpierw ustalać się z jednostkami, czy to ma być inwestycja, czy nie i powinniśmy to w jakiś sposób określać. Ja mam taką prośbę. Dzisiaj oczywiście wykreślmy to, bo jeżeli to miałoby blokować szkole numer 3 jakieś zadanie właśnie, które jest konieczne do wykonania i to dofinansowanie. Natomiast chciałabym panie Grzegorzu, żeby pan już ostatecznie wyjaśnił, co z tym wyrazem inwestycja, bo skoro pan uzyskuje taką informację od pracownika ZEO, a dyrektor pan Czarny ZEO pisze do nas pismo, mam go, nie wiem czy jest potrzeba wyjąć, bo mam go w swojej szafce, pisze właśnie, że wydłuży to znacznie i będzie to zagrożeniem do wykonania remontów w placówkach oświatowych, to coś tutaj nie jest spójne, prawda? Wypowiedź pracownika ZEO i pana dyrektora, więc myślę, że trzeba by to wyjaśnić ostatecznie. Odnośnie tych pozostałych placówek oświatowych. Z tego względu, że teraz ma być ten ogłaszany przetarg na to zadanie i dlatego im pewnie zależy, żeby już... Przetarg pod SKOS ma być ogłaszany w czerwcu. No i dlatego pewnie... Ale jeżeli chodzi o inwestycje, ja uważam,
pana Czarnego i osobiście i trzeba jakoś... Tak. No to myślę, panie Grzegorzu, że pan, czy pani przewodnicząca z panem Czarniką zgodnie, dobrze? Tak. Żeby później znowu nie było tak, jak było ostatnio, że pewne zadania będą bo tam wyraźnie w tym piśmie pan dyrektor Czarny pisze, że to spowoduje zagrożenie wykonania zadań, prawda? Więc żeby nie było tak, że zadania znowu edukacyjne zostaną zagrożone i miasto nam odbierze te pieniądze, które przyznaliśmy i znów na przyszły rok będziemy w sprawozdaniu pisać, mówić, że no nie z naszej winy, prawda, bo żeśmy się nie dobijali. Zawsze, bo wiemy, że remonty w zamkach oświatowych są głównie wykonywane. Nie tylko i wyłącznie w czasie wakacji, ale dzisiaj mamy już połowę maja, więc dobrze by było, żeby remont był wykonany w przyszłości. Dobrze. My się zajmiemy tą sprawą, żeby faktycznie wyjaśnili, dlaczego jest też właśnie, że tutaj nie ma. Ja uważam, że w tym momencie, ja na to pismo zareagowałem w ten sposób, że powinniśmy teraz tutaj zmienić tak naprawdę te inwestycje. Moja jest moje takie odczucie. Wszystko powinniśmy zmienić tak naprawdę. I odwrócić to, że remont, żeby było normalnie, a na pana sugestie, żeśmy zmieniali na inwestycje. Ale to jest pismo od pani Frontczak, żeby po prostu tak zrobić, nie tylko od pani Frontczak, bo i pana to przewodniczącego Kośmidra jest taka sugestia. Przepraszam, nie? To nie jest, ja sobie tego nie wymyśliłem. Ja bym sobie to wymyślał, to rozumiem. Pan Mieczysław. Na temat tego rozmawiali, dlaczego się pojawiły inwestycje. Ja wiem, że to jest kreatywna księgowość, a dotyczy niczego innego jak zachowania parytetów inwestycji do innych rzeczy. Żeby nie okazało się, że zostały pewne parametry przekroczone i jest zagrożenie dla miasta. I pytałem wtedy tutaj na jednej z tych sesji, gdzie pytałem, czy nam nic za to nie grozi, bo dla mnie wymiana okna w starym budynku nigdy nie będzie inwestycją. Jest to remont tego budynku, który... Także jeżeli my dostajemy takie polecenie, mamy to przez przewodniczącego Rady Miasta podpisane, to realizujemy i staramy się, aby te 35%, prawda? 35% wpisać jako inwestycje i patrujemy w to, co się da. Ja przeczytam tą poprawkę. W paragrafie pierwszym wykreślić zawód inwestycja. W drugim cudzysłowie, czyli szkoła podstawowa nr 3, ulica Tupolowa 22, dofinansowanie remontu elewacji prądowej i zmiany stolarki okiennej. I tu wykreślić. Inwestycja. To znaczy jedno słowo inwestycja, bo tak. To zadanie już mamy z wyrazem inwestycja, tak. Prawda? I to nic do tego decyduje, my nie możemy wykreślić, bo to już było uchwałą. Tak. Tak, jest zapisane tutaj zapis inwestycja w drugim cudzysłowie, czyli szkoła podstawowa numer 3. Głosujemy nad poprawką. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 wstrzymująca. Poprawka została przyjęta. Głosujemy w takim razie nad całym projektem po poprawce. Kto z państwa jest za?